sporo siły, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj spotkanie z Markiem Szydelką, dwukrotny laureat nagrody, która się nazywa Magnezja Litera, jeśli nie przekręciłam, dobrze. I to jest taki odpowiednik naszego Nika, więc bardzo młody człowiek, a już bardzo oceniony w środowisku literackim. No i tradycyjnie przekazuję mikrofon na listę przedsiębiorczości. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym drugim czeskim spotkaniu w ramach miesiąca spotkań autorskich. Naszym gościem jest Marek Szydelka. Jak Państwo widzicie, autor młody. Autor, który ma na swoim koncie bardzo wiele sukcesów. Absolwent kulturoznawstwa i scenopisarstwa. Zadebiutował Tomikiem poetyckim pod tytułem Strychni na inne wiersze, za który otrzymał taką nagrodę literacką imienia Jerzy Hordena, którą w Czechach przyznaje się dla artystów poniżej 30 roku życia. Więc można powiedzieć, że zaistniał w sposób bardzo taki widoczny, od razu został zauważony przez krytyków. Później napisał swoją powieść Błąd, która doczekała się również adaptacji komiksowej. Też przy tej okazji od razu mogę Państwa zaprosić na wystawę, w ramach której są fragmenty tej adaptacji, tego komiksu wystawione na takiej polskiej wystawie komiksu. W tej chwili ta wystawa wisi w Bromowie, a od 8 sierpnia będzie ona do zobaczenia w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Oprócz Błędów później Marek napisał taki zbiór opowiadań, który mamy tutaj dostępny. Zostańcie z nami. I to jest książka, którą Marek napisał w roku 2011 się ukazała. I za nią zdobył najważniejszą właśnie nagrodę literacką, o której wspominała już Olga, czyli Magnezję Literę. W 2014 roku napisał kolejną książkę Mapa Anny, a dzisiaj powie nam też trochę o swojej zupełnie nowiutkiej publikacji pod tytułem Zmęczenie materiału, która jest, biorąc pod uwagę sytuację polityczną, w jakiej obecnie się cała Europa znajduje, bardzo, bardzo na czasie. Jest też książką niezwykle poruszającą i o niej też Marek powie kilka słów, ponieważ za tę książkę również otrzymał Magnezję Literę, czyli jest to po prostu, można powiedzieć, człowiek talentu. Tak samo. Dziękuję za wywodnik. Já pro úspěšně si v tom čtení asi nestoupil, aby jsme na sebe vyvinuli tu možný systém. Tak se vyvinu na lidi a lidi na mě. Autor zaproponoval, že vstane, že byste Państwo to lepší viděli. Já teď teďka přečtu asi úplně na úvod, že část... Přečtu ukázku z knihy, kterou už tady Aňa ukazovala. Je to taková sbírka povídek poměrně různorodých, ale spojuje téma nějakých mezních situací, do kterých se dostávají umělé. Vždycky je to, že se moderním člověku něco zlomí, něco pod jeho povrchem se jakoby úplně přetočí na hudy a on musí najednou čelit něčemu prastarému v sobě. Przeczytam Państwu opowiadanie z tego zbioru ośmiu opowiadań Zostańcie z nami. Powiem tylko na wstępie, że wszystkie te opowiadania łączy to, że bohaterowie tych opowiadań stają w obliczu pewnych skrajnych sytuacji, które doprowadzają do tego, że muszą oni całkowicie nie tylko stawić im czoła, ale też w jakiś bardzo głęboki sposób się z nimi zmierzyć, czyli coś w nich pęka, coś się całkowicie zmienia i oni muszą gdzieś zajrzeć w głąb siebie do czegoś takiego bardzo, bardzo prastarego, pierwotnego, co jest w każdym człowieku.
v tom souborzu povídky, které se třeba zabývají agresivitou, co se stane s člověkem, když najednou si uvědomí, že v sobě má put, který ho pojí skoro se zvířetem a vlastně, že je schopný zabít, že je schopný ublížit a že jsou to zároveň věci, které paradoxně a trochu jako mrazivě mu chybí, jo, v tom životě, protože ta společnost je najednou tak uhlazená, že on nedokáže projevit tyhle věci naplno a já tam mám prostě příběh otce a syna, který se vyšetřuje, jestli náhodou ten syn není vlastně násilník, jo, a jestli tím svým násilím a agresivitou nedává něco důležitého nebo svým otci. Na przykład w jednym w tych opowiadaniach pojawia się na przykład taki motyw agresji, która jest obecna w każdym człowieku. Ja tam sobie zadaję pytanie o to, czy mój bohater może być bardzo, bardzo przemocowy, może wręcz zabić. Tam się pojawia takie opowiadanie, w którym widzimy relacje ojca i syna, gdzie ten syn tak naprawdę okazuje się oprawcą. I wtedy pojawia się pytanie, czy przez tę przemoc tego syna, on nie chce przekazać pewnego komunikatu swojemu ojcu, czy to, że on jest tak agresywny, czy pod tym nie kryje się coś więcej. Tak jak Marek powiedział też, w tym naszym społeczeństwie, które jest takie wygładzone, ugrzecznione, gdzieś się tli ta zwierzęcość, coś, co głęboko staramy się ukryć. Ale budu číst dneska text, který se zabývá trochu jinou věcí, a to je vlastně ten fakt, že my úplně neodmyslitelně žijeme v jazyce, že jsme bytosti, které jsou určeny tím, že mluví, tím, že dokážou vyjadřovat své pocity. A vlastně je to ústřední povídka té knihy, podle ní se to celé nevede, ten soubor, jmenuje se to Zůstaňte s námi. A je to příběh páru, který najednou si uvědomí, že jazyk mezi něma neslouží jako komunikační kanál, ale jako naprosto neprostupná hradba, protože ten muž je moderátor televizních zpráv, žena je právnička a tím jazykem se jenom, si vlastně jenom ubližují, podají se s ním, vytváří se v něho zbraně a takový pasti, do kterých se chytají, ale už s ním nedokážu vlastně komunikovat, tak se prostě ten moment rozhodnu, že ho vyřadí ze svého života, prostě spolu přestanu naprosto systematicky mluvit. A mě zajímala tahle jakoby mezní situace, kdy ten jazyk z toho života vymizí a tím se najednou jakoby zvláštní uleví. Dzisiaj natomiast przeczytam Państwu opowiadanie, które jest opowiadaniem tytułowym Zostańcie z nami, które porusza taką bardzo istotną kwestię języka. Otóż my wszyscy przecież żyjemy w języku, język jest tym, co nas konstytuuje. I właśnie w tym opowiadaniu Zostańcie z nami bohaterami jest para. Jest to mężczyzna, który jest redaktorem wiadomości i kobieta, która jest prawniczką. I oni tak naprawdę orientują się, że ten język nie służy im do wzajemnej komunikacji, ale tak naprawdę stanowi barierę. On jest wręcz w ich relacji swego rodzaju bronią, którą używają do tego, żeby nawzajem się niszczyć. Bowiem okazuje się, że oni tak naprawdę od dawna już w związku przestali ze sobą kompletnie rozmawiać i nie komunikują się. Bo tak naprawdę walczą. Teďka se dám do toho čtení, já jsem si vrhl, že nemůžu asi stát přes to všechno, protože byste neviděli na ty titulky. No, takže tady stát. Tak, nebo tady, ale jo. Já jako radši čtu, já přečtu teďka kousek na úvod úplně krátkou pasáž, kde se jenom představí ty dva hrdinové a potom budu pokračovat trochu dál ze střechy. Więc na wstępie ja przeczytam króciutki fragment z początku tego opowiadania, mimo że jest bardzo długie, tak abyście Państwo zapoznali się z tymi bohaterami, a później przejdę po prostu do innego fragmentu. Także poczekajcie. Zobaczcie, czy to nam wszystko działa. Gdzie to jest?
napisane. A pak jsme šli tančit. Tančíme, to je naše záchrana. Aspoň minutu můžeme určit, lásko moje. Objímám tě, jsi horká, cítím to pod dlaní, saten, pohyby páteře, páteř a řevně pod prsenky, tvoří to kříž, držím ten kříž v dlaní. Tančíme Václav tři a já tím křížem jak zaměřovačem, jako švýcarskou vlajku, míří hned na toho, hned na onoho spoceného blbce na parketu. Nevím, jestli jsem se o tom zmínil, ale jsme na bále. Kolem nás se odbývá cosi jako slavnost, sami to nevidí, tváře, hlavy, krky, prsteny, prože, pot, kosmetika, těžké pralesní pachy, avantgardní parfémy, vařené z hruše, březové kůry, praních očí, Bůh ví, co všechno tam sypou, kolem nás davy lidí, nohy, prsty, prsa různých tvarů, pístři, jehole, podpatky, kapelky, manžety, slova, dech, taky slíbíme. Slova, všude, jsme v nich a pak najednou vidím, kousek je seteří jikry mezi řezákem a špičákem, mezi řečí. Mluvící ozubená díra v hlavě, mluvící chlap, prsta líce. To si pamatuju, to jsem viděl, pak jsme šli tančit. Vyloupili jsme tu chvíli ze slavnosti jak z aspiku, jak rybí šlachu s želatiny. Tančíme v úplně, vedu tě sálem a ty tančíš a snad máš i radost. I já mám v celku radost, ale potím se a hlavně mlčíme. Já jsem dokonce i myslet přestal, ale moc dlouho to nevydržím. Jak jsme se tu ocitli, nevím, nevzpomínám si přesně. Vyrazili jsme si do společnosti. Vyrazili jsme si do společnosti, nějak jsme si říkali, ale to je to. Možná by někoho mohlo zajímat, kdo vlastně jsme, co tu děláme, možná. Ale pozvánky jsme dostali, takže občas mě tak napadne, ale ono to vlastně není vůbec důležité. Málo co je důležité. Andrea tančí a mlčí. Andrea je hrajová polku. Ještě že tak. Andrea je typická mladá žena mezi 25 a 35. Pohledná, inteligentní, poskládaná ze zbytků svých předchozích vztahů, jako vnůšit sobě vleče zmrzačené, poškozené a všelijak pokroucené zbytky a vášně svých bývalých milenců, partnerů, přítelů, manželů a podobně. A podobně, kteří se rozpadají v prach a zapomnění v jakýchsi jiných, jakýchsi nových vztazích. Zajímání výtvarné umění, kdy si něco malovala, kdy si žila s malířem. Zajímání design, kdy si navrhla se v hrnečku, nebo lžiček, nebo konví, nebo snad v tajířku, žila totiž designérem. Zajímání literatura, kdy si psala básně, žila totiž právníkem, kterého odváděla s básníkem. I s tím pak chvíli žila, jenže se ukázalo, že básník je neschopný infantilní blbeček, tak se začala zajímat o buddhismus, východní nauky, osvícení, cestování časem a prostorem a podobně, jenže to taky nakonec nevyšlo. Pak chvíli nevěděla, co se sebou, přičem se seznámila s jakýmsi režisérem nebo snad kameramanem, ale mohl to být taky dost dobře fotbalista, ale to vlastně úplně jedno. Znovu začala jíst maso, narostlý vlasy, dodělala práva a potkala mě. Už to budou skoro 4 roky, co jsme spolu. A já? Moc toho není. Typický mladý muž mezi 30 a 34 let. Pohledný, inteligentní, vyhořený egomaniak. Mluvící hlavou, říkám slova, platí mi za to, natáčí mě na kameru. No jo, to jsou věci. To je tak někdo neumí. Takže teďka přeskočím opus dál tohle do vstupu do té povídky, kde vlastně Já jsem si psal tohoto textu užíval jako málo kterou jinou povídku nebo text, který jsem psal, protože
psa v tom záporných postavách je vždycky mnohem zábavnější než těch pozitivních. A myslím si, že celá historie literatury je plná těchto kariéristů, kteří jakoby se nějakým způsobem vyšplhali na vrchol společnosti a pak jakoby cynicky pozorujou. Bardzo dobrze się bawiłem pisząc to opowiadanie, bo bardzo lubię opisywać takie czarne charaktery, bo mogę się wtedy wyżyć, zwłaszcza, że mogę tutaj pokazać, że ci ludzie, którzy dochodzą na sam szczyt swojej kariery, później tak naprawdę są totalnymi cynikami i tak naprawdę się tym cały czas bawią. Na kulty jest to tak aha, tylko że ja myślałam, że ja mam całą. Ja bym ci za... Něco takového říkám, aniž bych sám sebe příliš poslouchal,
chvíli přemýšlím nad slovem, které proplulo tou řekou pálit. Rutina. Ano, rutina, cvik, setrvačnost, přizpůsobivost, pružnost. To jsem řekl přesně. To máte jako s divadlem, samozřejmě. Ze začátku jsem mýval trénu, ale člověk časem zjistí, že nejde o nic. Skutečně, nejde vůbec o nic. A já jsem se toho vydal. Andrea se najednou odfrkne. Něco jí podráždilo, něco polechalo v nose, posmívá se mi, za to, že mluví, řekl jsem něco špatně, proč se to má vyznat. Tomáš stojí, snaží se připivuje, pase se na blbostech, které skoro se ničeho vykládá. Tomáš se účastní a snaží a mě z toho jeho snažení najednou úzko. Vlastně spíš nevolno, jako by spatřil sám sebe, jako by se tady sám před sebou zhmotnil, 10 let mladší, hrůza mě z toho obejde a tak radši mluví a skrz na skrz mladý, až po uši mladý Tomáš se o to víc snaží, pase a usrkává víno a pokybuje hlavou a směje se na vhodných místech a tak dále. A navíc je tu Lenka, která je zvědavá a opravdu krásná a podle všeho velice hloupá. Koluje historka o jistém moderátore roli jistého rádia. Jiného prozradit nemůžu, nezlobte se. Chacha, směje se bez důvodně Lenka. Tak tenhle zkušený hlasatel se jednou prostřed poledních zpráv z ničeho nic postaví, nakloní se k mikrofonu a povídá, tam už to ale poslouchám, nedá se to poslouchat. Pak se všichni smějeme, smějeme se slovům, smích vychází z hlavy mladé a velice přitažlivé Lenky, smích, snažený společenský smích vychází z Tomáše. Směju se já a dokonce Andrea se směje, že smích to vlastně není pouze s velkou námahou zatruté vnitřní svalstvo v kombinaci s dechem a několika doprovodnými zvuky. Uvnitř je chladná, ledová, až netrchlá skoro ované, po zádech přejede zlá předtucha, průba spod špatně dolehající plachty. Ale proč? Za co? A vidět už dávno nemluvím já, něco nám povídá Roland Tomáš o umění asi. Konec konců je umělcem. Rozhlédnu se po sále zaplněných světlem, záblesky fotoaparátů, pachem, vína, lidmi, vlhkostí vzdechu, hukotem řeči, dunilým šumem nespočtu hovoru. Směřuje to jako do sebe uličky. Vždyť už to vůbec nekomunikuje s divákem, jakoby se to zapouzdřuje do sebe, víte, co myslím, když to pak člověk vidí, cítí se předtím jakoby méně cený. Nadal snaživě Tomáš v současném jakoby umění. Přesně to obráží stav naší společnosti, téhle doby, která už dosáhla vrcholu a teď jakoby pomalu začala upadat, rozkládat se, jakoby odumírat. Nele a Nele Tomáš a Andreu to Bůh ví, proč zajímá. Snad mě natrus. Něco mu odpovídá, dokonce se směje, tentokrát nejen fyziologicky, skutečně se směje, to nazdar, mstí se mi proč, nebo že by byla upřímná, že by jí ty nesmysly opravdu zajímaly, jde o umění, ano. Co si takového by si Andrea provozovala, malovala obrazy, navrhovala hrnečky, ale tyhle jakoby Tomášovy studentské pseudovize světa a jeho jakoby úpadku úmor. Kolem nás smutná hluk ostatních hovorů. Nejspíš podobně slátaní pozici tvořícího individua v soudobém vykloubeném světě. Slévá se to, mísí, roste, kine, všichni v sále vydávají zvuky a ty zvuky něco znamenají. Tomáš na nás svým uměním rozkladu troubí jak klaxonem. Zadupává nás do země, tančí zásadní tance, nafukuje na nás vole jak krocan a mě, protože vidím sám sebe před 10 lety, snad Kriste Pane i dnes, mě je hůř a hůř. Do toho všeho Andrea a všude kolem děsivý zvuk řeči, zvuk jazyka, hluboko řezivo hkrdn, nad tím svisto cikavek, uprostřed bezpohlavní bahno, vfln a td. A je zle se mi z toho udělalo, tak po tomhle ledně šplháme, tak po tomhle laně šplháme o zvířete k božstvu. Všichni se smějí. I já se smějí. Kdo si byl vtipný? To má
byl, byla to úplně volenka. Slyšela řeči, jaký se lehký dvojsmysl z ní vypadl, ha, 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 štěká unaveně můj mozek, ale Tomáš, jaká smůla, povzbuzen a osvěžen, pokračuje ve své jakoby sebevraždě, mele a mele, únava, náhle strašná únava. Předem Tomáš, motá se do těch svých repetic, nešťastné jakoby před ním roste, nabývá nehezkých rozměrů, ze zájmu Andreje je tím reakcemi nervózní, na něco se ho ze solidarity přece jen ptám, chytá se toho, šplhá po tom našem nedobrlém mlaně, ale za chvíli už se v něm zase šmodrchá a nakonec jakoby nádor v Tomášově řeči přeroste únosnou dnes. Metastázuje u každé věty, obžaloba se do současného umění prodělá rychlý a neslavný exitus, Tomáš už je ostatně poprvý. Andrea se pak učil si chvíli baví s Lenkou, i já se s tou proklínou holkou učím si bavím a na její růzce jako boj vymezuju jeden profíček zhruba v oblasti klíčních kostí, za níž už není radno proud. Níž, směrem odtud, začíná zrádná oblast odvážné, nevkusně trze odhaleného výstřihu, kam jsem už několikrát vymoděl. Takže výborně v sobotu, říká Andrea, budeme se těšit, říká podivu já sám. Tomáš s Lenkou, mezí v dávě. Tak tady bych asi musel. Ono se to teď ještě začne hrozně rozbíhat a já jsem chtěl přeskočit tady tohle poněkud dlouhé a které, kde se odbývá strašně cynická, jakoby pozorovatelnická anabáze tohle hrdiny, kdy on jenom chodí těma sála a všechny kritizuje, prostě všechny, nikdo mu není dost dobrý, prokáže se tím a děsí se, že ztrácí tu svůj ženu, jakoby. Až potom dojde k takovému zlomu, kdy on najednou začne se projevovat jako skutečně člověk, že se ukáže, že opravdu tu svůj ženu nebude a začne mít trochu obavy, jestli v ní nepřichází. Já v tom momentě se opravím skončit, bo ten zrak nás později nabírá takového většího tempa, natomiast chciałam tutaj pokazać chwilę rozpędu w tym opowiadaniu, kiedy główny bohater przechadza się po poszczególnych pomieszczeniach, gdzie odbywa się ten bankiet i tak naprawdę wszystkich krytykuje, nasłuchuje ich rozmów, ale tak naprawdę cały czas jest wściekły też na tych ludzi, a najbardziej to się boi tego, że straci tę swoją partnerkę. Dopiero później, kiedy już przestaje chodzić i narzekać i wszystkich krytykować, coś w nim po prostu pęka. I dochodzi do pewnej zmiany, której Państwu nie zdradzimy, będziecie Państwo mogli sobie przeczytać w tym samym książce. Možná ještě jenom to druhé, co já jsem chtěl číst, a to je vlastně základka celé té povídky, že v momentě, kdy on zjistí, že ta jeho žena si prostě je na něj úplně něčím naštvaná a on není schopný přijít na to, proč, co to je, co se mezi něma stalo. A on se snaží, protože vidí, že nezmůže nic všim tím svým jako svojí schopností mluvit a ovlivňovat lidi tou řečí, tak vlastně jí doma téměř znásilní, nebo jí prostě proběhne z něma taková velice smutná soulož, po kterou on použije, jako, že už nemá slova, tak použije to svoje tělo. A od té chvíle on vlastně přestane mluvit. Prostě je uražená, je dotčená, když vlastně pro mě to bylo zároveň velice jako emotivní taky zážitek. A od té chvíle jim prostě vymizí ten jazyk. W tym fragmencie, które sobie wcześniej przygotowałam, chciałam Państwu przeczytać troszeczkę inny moment. To znaczy, tam mamy taką sytuację, w której ta bohaterka, partnerka głównego bohatera jest potwornie wściekła, a on cały czas chodzi po tym bankiecie i nie jest w stanie w ogóle zrozumieć dlaczego. Co jest powodem tego, że ona jest tak obrażona i nie chce z nim rozmawiać. Później on próbuje nawiązać kontakt z poszczególnymi uczestnikami bankietu
i okazuje się, że oni, że ten jego język i ten jego głos w ogóle nie jest przez nich słyszany. Później, kiedy oni wracają do domu, kiedy on się orientuje, że tak naprawdę jego słowo w ogóle nie dociera do niej, ją niemal gwałci. I ona potem jest totalnie na niego obrażona i wstrząśnięta. I wtedy dochodzi do tego, że dla obojga staje się jasne, że ten język po prostu między nimi, ta komunikacja gdzieś no, po prostu przestała istnieć. Pak je právě taková chytná scéna, co já jsem dneska chtěl číst, kdy ten moderátor měl vyjíždět na chalupu a on cestou na tu chalupu jde koupit, nebo jde jako v parku zahájit takovou podivnou situaci, kde vidí nějaký bezdomovce, který tam opily brány. Prostě ta brána je opila, potácí se, něco kráká a mluví, prostě umí mluvit, jo. Zná, umí se jako papoušek naučit nějaký slova. A on je vyděšený, nejdříve seřil, protože si myslel, že to ptáka Tejraj, pak zjistí, že tam za něma chodí takže pravidelně, že to je jejich vlastně kamarád a koupí od nich tu bránu za, jako na usmířenou pro tu svoji ženu, pro tu Andreu, která s ním nemluví a on si myslí, že tímhle to prorazí. A ona sice jí nepřijde mluvit, ale ona se tu bránu tak jako zamiluje a on vlastně taky a používají, protože ona je schopná se naučit opravdu za nějaký alkohol, nějaký slova, tak oni toho ptáka používají jako určitý záznamní, ve kterém se nechávají zkazit vlastně. Takže oni zjistí, že ta brána je prostě normální alkohol, že na to víně závislá a za pěšto ty naučení domů nebo ve víně ochotná předávat i ty vzkazy. Takže najednou jako zvíře mluví, ale i nemluví, což mě hrozně zajímalo. W tym opowiadaniu jest też taka jedna bardzo, bardzo zabawna scena, kiedy ta para skłócona, skonfliktowana ze sobą wyjeżdża do takiego domku w górach podczas wieku chałupa, gdzie kiedy ten bohater wchodzi do sklepu, zauważa, ma jakieś zakupy, zauważa tam wronę, która sobie gdzieś tam skacze i zauważa też bezdomnych na ławce, którzy po prostu poją tego ptaka alkoholem. Później okazuje się, że wrona, która pije się trochę, zaczyna mówić, że po prostu potrafi mówić jak papuga. I ten bohater wpada na taki pomysł, że on odkupi od tych bezdomnych tego ptaka i podaruje tej swojej partnerce w prezencie. I później okazuje się, że tak naprawdę ten gadający ptak jest takim pośrednikiem, który pomiędzy nimi pośredniczy i tak naprawdę wystarczy dać mu odrobinę alkoholu i przekazuje im nawzajem pewne wiadomości. I właśnie Marek mówi, że bardzo go bawiło to, że nagle się okazało, że kiedy komunikacja między dwojgiem ludzi przestaje działać, to ten ptak jest tym pośrednikiem, który jakby, no, dzięki któremu oni w ogóle mogą nawzajem rozmawiać, nawet jeśli ta rozmowa przypomina zostawianie sobie wzajemnie wiadomości komunikatów. A to spotkał się jako w realicie, taką że mnie strasznie intrygowało, w jaki sposób Marek wpadł na to, żeby właśnie wronę gadającą. Właśnie, że obserwował wronę i ich zachowanie. Z reality já jsem viděl video na YouTube, kde opravdu bezdomovci měli ptáka, který jako byl opilý. Já jsem měl tím hrozně pobouřený, že to jsou ty jako opravdu idioti. A pak jsem mi hrozně na to díval dál a tam fakt vyšlo najevo, že ona ta rána za něma přišla a sama jako by jim začala plovat do těch flašek. To znamená, že už se to začala někde jinde. Jako, my to tam vysvětlovali. Říkají, my jsme tady jedno zapomněli flašku a ona to prostě začala pít, jo. Jako, a opila se tady a jako byli jste úplně vytržení teda, a že tam zrovna chodí pravidelně, takže to jsem jako na tom asi jako postavil. No więc, drodzy Państwo, siła takich obserwacji jest jak zwykle w internecie. Marek mówi, że kiedyś widział po prostu filmik na YouTubie, na którym właśnie bezdomni mają taką wronę, która regularnie tam podskakuje do nich i pije z ich butelki i właśnie mówi, że tak jak opisuje w książce, najpierw był tym faktem po prostu zbulwersowany i był przekonany, że po prostu banda idiotów męczy biednego ptaszka,
A później się okazało, że ta wrona jakby gdzieś wcześniej się nauczyła pić alkohol i że jak tylko oni zostawiali niedopitą butelkę, to ten ptak tam po prostu podskakiwał i spijał. Także to nie oni byli jakby zawinieni w tym, że ptak stał się alkoholikiem, tylko wrona alkoholiczka jakby podeszła do nich sama, oni tak naprawdę tylko jej użyli w pragnieniu niż cierpieniu, więc... Ja si se uvědomil vlastně to, že umí teda krákat pár těch prostých slov, ze kterých oni jsou úplně nadšení, což Vajany umí. No. Darwin měl vrán, který naučil asi 150 slov, a dokonce ji naučil počítat do pěti nebo něco takového, jako odečítat nějaké věci. Prostě vrány jsou ještě o chlup chytřejší než papoušci a vrán všechny vrány. To je prostě strašně chytrý for. Okazało się, że wrony potrafią wykrakać pewne wulgaryzmy i nawet Darwin posiadał taką wronę, która potrafiła, którą nauczył 150 słów i nauczył ją nawet liczyć do 5 i jeszcze troszkę chyba odejmować. Także Marek tutaj powinien, jak to będzie po polsku wrona szara, czy mamy jakiegoś ornitologa? Jak się nazywa profesor? Wrona siwa, dziękuję. To właśnie są bardzo inteligentne ptaki. W zasadzie Marek powiedział, że są inteligentniejsze niż papugi. Także każdy z nas może sobie sprawić wronę, tylko niekoniecznie musimy ją boić alkoholem. To właśnie to kruk jest inteligentniejszy, nie? Kruk. Aha, jeszcze ten hafra, nie? No, já jsem se dělal v kousu o tom jako věcí a četl jsem o tom věcí a viděl jsem ty havrany mluvící, jako který jako toho, jak oni mají jako malý repertoár a v těch knize to samozřejmě lehce. Jako... To oczywiście repertuar, który są w stanie wypowiedzieć te ptaki, jest ograniczony i w tej książce trochę z tym pogrywam, ale jest, także są w stanie wypowiedzieć paru słów. Co je jako důležité tady o téhle knize si říct, je to, že tam tenhle vztah jako člověk zvíře je nějak tematizovaný vlastně ve velké řadě těch povídek. Je tam vlastně jedna, co já jsem říkal, jako co je v člověku, co zbývá vlastně v tom moderním, vyčištěným kulturním člověku vlastně z té jeho animální minulosti, jak se vyloupil od někud a postupně se cizeluje v rámci civilizace a tak to mě hrozně zajímalo, ale na druhou stranu jsou tam vyloženě přímý jakoby zvláštní jako pnutí nebo konflikty mezi člověk lidským a tím zvířecím světem. V první povídce je tam starý muž, který přichází o paměť, jo. Vlastně se mu rozpadá paměť a jeho svět. To je, já možná nechám čas přiložit. Opowiadania, w zasadzie w każdym z nich pojawia się też relacja człowieka w stosunku do zwierząt, bo bardzo mnie interesuje ta kwestia, co w takim wygładzonym, wyczyszczonym przez cywilizację człowieku zostaje z tej jego zwierzęcości. I tak naprawdę w jaki sposób ten człowiek, nowy człowiek musi się zmierzyć z tym, co w nim jest pierwotne, w jaki sposób to dochodzi do konfliktów. O, to było oczywiście zamierzone. I w tym pierwszym opowiadaniu otwierającym ten zbiór właśnie opowiadam też o takim starym mężczyźnie, który boryka się z utratą pamięci. Vlastně metafora té ztráty paměti to tam zastupuje právě myště, vlastně, který je v rohu zahrady. Tady ten podivný organismus, tady ta masa těchto malých jakoby mravenců, kteří on, ten starý pán na začátku prostě jenom pozoruje jabko, který mizí pod těma mravenčíma jako hordama, postupně ubývá v trávě. A pozoruje ty mravenci všude proudí a všechno odnáší, všechno rozebírají a jemu se spojí tady tenhle podivný pohyb vlastně s tou ztrátou paměti, ten se není schopný vzpomenout na jméno svojí celoživotní partnerky ženy. A
tyto hraniště mu začne jako fungovat jako nějaký jícen temnoty, kam mizí do zapomnění ten jeho svět, který ubejívá to jako to tápě a blokot právě. A nakonec se vlastně rozhodne k takovému radikálnímu kroku, že vlastně tomuhle musí učinit přijít, takže vlastně začne proti tomu hraniště jako vlastně bojovat. A to už si nechám na vás, aby se to chtěl přečíst. Ta utrata pamięci z tego pierwszego opowiadania jest przedstawiona w taki bardzo metaforyczny sposób. Ten starszy człowiek dostrzega mrowisko, takie bardzo, bardzo duże mrowisko pełne mrówek, które powoli pożerają jabłko. I to jabłko zapada się w trawie, stopniowo znika. I to jest, jakby to skłania tego bohatera do refleksji, w jaki sposób on widzi, jakby co się z nim dzieje, tę swoją utratę pamięci, czyli to, w jaki sposób poszczególne elementy w tym jego życiu znikają, tak samo jak to jabłko jedzone przez te mrówki. No i na samym końcu, kiedy on się orientuje, że w zasadzie nie pamięta imienia swojej partnerki życiowej, to decyduje się na pewien bardzo radykalny krok, żeby z tym walczyć, ale o tym, w jaki sposób przebiegała ta walka, to nie będę Państwu mówił. Proszę po prostu przeczytać w tym opowiadaniu. Jsem chtěl zmínit, že vlastně tam je skupina taková zvláštní, jo, zase v jiný povídce, když jsem mluvil o té agresi, tak příběh toho otce a syna, kde se otec bojí do toho chlapce, jestli z něho neroste ten násilník, tak vlastně vyvrcholí tím, že oni jezdí spolu trénovat lukostřelbu a ten syn toho otce vyděsí vlastně návrhem, prostě střílí na terč a je má jeho postavený na louce a ten syn vyděsí toho otce tím, že vlastně mu navrhne, pojďme spolu zabít nějaký zvíře, jako vidí tam stádo srnů někde opodál a ten syn jako navrhne, že je mu střelí prostě. A k tomu chci se samozřejmě všechno stát, protože to vidí potvrzení toho, že se bojí, že ten kluk je opravdu nějaký násilník, něco, ale pak vlastně skrz tuhle cestu přes ten lov archetypálně vlastně najednou sobě najdou úplně záhadně nějakou cestu. Zase se otevře taková nečekaná cesta něčemu prastarýmu, vlastně krutýmu, ale zároveň plnýmu lásky a tady to zvláštní hnutí v té knize jako se objevuje na více místech. V jiném opovědání opisuje też takovou bardzo głęboką kwestię, jaką jest agresia v každém człowieku. I tam jest opowiadanie, to jest tylko opowiadanie zatytułowane Much, mamy tam do czynienia, opisana jest relacja ojca i syna, w której to ojciec boi się o to, że ten syn jest wyrośnie na przestępcę, że będzie po prostu oprawcą. I oni bardzo często wyruszali na takie wspólne wycieczki połączone z zabawą w strzelanie z łuku. I ten ojciec stara się po prostu znaleźć w jakiś sposób drogę do tego swojego syna i jest niezwykle zaskoczony tym, kiedy ten chłopiec mu mówi, chodź tato, coś zabijemy, jakieś zwierzę. I wtedy ten ojciec nagle się orientuje, że ten syn po prostu no, ma takie skłonności przestępcze, że po prostu nie jest to dla niego żaden problem, żeby zabić jakieś zwierzę. Ale z drugiej strony ten czyn, to pragnienie, żeby zabić jakieś zwierzę, tak naprawdę, pomimo że jest to bardzo okrutne, pozwala to na odnalezienie pewnej drogi, jakiejś nici porozumienia między ojcem i synem, czyli w pewnym sensie ta droga jest straszliwie okrutna, bo decydują się na coś takiego wspólnie, ale z drugiej jest też pełna miłości. To tak tytułem wstępu. A ja bym się też chciała zapytać o osobę narratora w tej książce, bo
Jeżeli Państwo zechcecie ją przeczytać w całości, właśnie wrażenie, że myślę też, że to widać też po tym fragmencie, że narrator w taki bardzo naprawdę szczegółowy i drobiazgowy sposób opisuje rzeczywistość, ale właśnie w taki sposób, żeby za głęboko w te wszystkie relacje i sytuacje nie wchodzić. Kinga Dunin napisała w ogóle o tej książce, że osoba narratora jest niezwykle bliska nam tutaj środkowoeuropejczykom, czyli że to jest taka osoba, która wiecznie narzeka, cały czas nie coś nie pasuje, ale gdzieś tam nie wchodzi, nie próbuje tego zmienić, tylko tak jakby pozostaje takim zrzędliwym elementem. Jestem ciekawa, jak ty w jakiś sposób zdecydowałeś się na to, żeby ten narrator właśnie taki był. Kdy právě tě prostě naprosto nepřítomný, neviditelný, do toho textu nějak nezasahuje, je to jakoby klasická stavba. Pak jsou tam texty typu toho, který jsem četl, který jsou takové jako apelativní věci, experimentálnější, nátlakovější, které jsou psané v první osobě, to znamená, že to vyprávěč je přímo v něj, je to ten průvodce tím dějem, jako to oko vlastně příběhu, který tam prochází. A to jsem, jako mě hrozně vlastně jsem si uvědomil, že když ta postava byla něčím jakoby vyšinutá, nebo byla nějak, jako je tam pak příběh takového jednoho takových redaktora, zase mě zajímají prostě postavy, co pracují v médiích, jako nějaký zprostředkovatel světa, tak který má udělat rozhovor s fotografem nějaký slavný, což se zvrtne takovou spodivnou potom debatu se sousedkou toho fotografa, a to už na to nemáme čas, tak to je zase v první osobě je tam popisovaná jeho nespavost, tak úplně zevnitř a práce s vypravěčem je jako vlastně ze základních technik, jakou může spisovatel používat, že v těch příbězích, aby je nějakým způsobem ozvláštní, aby vystihl to, co chce říct, tak nastavit si vlastně pozici kamery. To je vlastně otázka, jestli to má být, no, to nechám čas přesvědět například zase. Děkuji. Žartujeme, že Marek se coraz bardziej rozpędza, a ja tutaj muszę jakoś za nim nadążyć. Zapytany o tego narratora odpowiada, że bardzo podobało mu się to, że mógł grać z tym, żeby zmieniać perspektywę. I są opowiadania, w których pisze w sposób klasyczny, gdzie ten narrator występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale że w kilku tekstach pozwoli sobie na jakiś swego rodzaju eksperyment, gdzie pisze z perspektywy pierwszej osoby, gdzie wywiera pewien nacisk na czytelnika. To jest na przykład w opowiadaniu, w którym młody dziennikarz jedzie do domu pewnego fotografa, którego tam nie zastaje, i później z tego wynika zupełnie nieoczekiwana rozmowa. Ale tak naprawdę przez zastosowanie tego narratora w pierwszej osobie można wyciągnąć jakby z tej całej sytuacji zupełnie inne emocje, pokazać coś innego. Marek też wspomniał o tym, że bardzo lubi, aby bohaterowie jego tekstów byli przedstawicielami mediów, bo uważa ich za takich pośredników, którzy jakby pośredniczą w poznawaniu przez nas świata, a on sam lubi występować w roli operatora kamery, który po prostu przygląda się wszystkiemu. U nas to jestem właśnie ciekawa, czy w związku z tym, że te opowiadania są tak bardzo plastyczne i tak szczegółowo opisane, że to w zasadzie, nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo wyraźnie widzę te wszystkie obrazy tych bełkoczących ludzi na bankiecie, jakieś te elementy, jakieś guziczki w lust,
tłuste, palec za kołnierzykiem, tłuste twarze i tak dalej. Jestem ciekawa, czy to może być kiedyś zekranizowane. No, to jest jakąś symulację to jsme seděli s tím režisérem a to je právě jako vtipná věc. Je to na všechny moje knižky vždycky jako jeden z prvních ohlasů, je to jako film, myslím, ale jako film, jako z filmu, a já to úplně vidím. Ale my jsme prostě, když jsme to si pak seděli s tím režisérem, tak jsme zjistili, že to prostě nejde převíst některé ty texty do toho filmu tak, aby to fungovalo adekvátně. My jsme našli spoustu nějakých řešení, ale ani jedno se nám nelíbilo a vlastně jsme postoupilo, zase s tou poslední knížkou už mám jako dvě nabídky na to, aby se vznikl film a já už to vidím, co to bude za vampíry. Ono se to, jako ta literatura knižně úplně jindy. A mě strašně zajímá, co na literatuře je, jaké je její jádro, čím ona mluví úplně bytostně, že se to nedá přenést na žádný umění. A ty moje texty jsou klasické, ale často to není o vizualitě, často je to třeba o haptických rytmech, o sluchových rytmech, o pocitech úplně zevnitř těla. V té nové knize já mám momenty, které se odehrávají vlastně jenom mezi orgánama, v podstatě, kdy člověk řeší, aby si uvolnil místo pro to, aby se mohl pořádně nadechnout a nemůže, protože skřípnutý hrozně malý prostor, tak je to dlouhá kapitola jenom o tomhle. Když to dělá takovou inventuru svalů, kostí a svých vnitřních orgánů, které přemluvá, aby se uvolnil. Mm-hmm. Już z jednym reżyserem spotkaliśmy się, bo nie rozmawialiśmy na temat ekranizacji tej książki, bo rzeczywiście pierwsze reakcje, jakie słyszę na temat swoich książek, są takie, że to jest świetny materiał na film, ale kiedy już przyszło do konkretów i spotkaliśmy się i zaczęliśmy właśnie wymyślać różne możliwości, w jaki sposób to przełożyć na język filmów, no to jakby żadna z tych możliwości nie wydała mi się dość adekwatna, dość dobra. I podobnie jest zresztą, bo po prostu bardzo trudno jest tak naprawdę przełożyć książkę na język filmów. Podobnie zresztą jest w przypadku mojej najnowszej książki. Też otrzymałam dwie oferty, żeby tę książkę zekranizować, ale się okazało, że jest po prostu niemożliwe, bo na przykład jest tam jeden rozdział w tym zmęczeniu materiału, w którym opisuje w zasadzie to, co się dzieje wewnątrz ciała człowieka. W zasadzie to jest rozmowa między... Czy rozmowa? To jest to, co się dzieje wewnątrz jego organu. To jest jakaś walka, nie wiem, mięśni z kośćmi. I tak naprawdę tego się po prostu nie da opisać. Tak samo, kiedy opisuje przez bardzo, na wielu stronach w książce, gdzie to gra po prostu wspaniale i myślę, że to jest też siła literatury, że mogę opisywać uczucia, to emocje wewnętrzne, to co się wszystko dzieje w człowieku, tego się po prostu nie da przełożyć na język filmu. No, jako mě prostě hrozně zajímá to, co ta literatura opravdu umí, a to je práce s imaginací, že jo? Já jsem prostě vždycky byl fascinovaný tím, že čtenáři se mnou zároveň spolupracují, že se mnou spolu vytváří nějaký svět a že do toho, jak já, tak oni investuju nějaké emoce a prožitky a vlastně nějakou citlivost, že jsem udělal, to je taková spolupráce na obou stranách. To je zase jako prostě jiný druh zážitku. No, i v literaturze też fascinuje mě ta práce s vyobrazením. To, že kiedy czytelnik bierze do ręki moją książkę, to tak naprawdę on już musi zacząć ze mną współpracować, ponieważ wkłada w te, które jakieś swoje przeżycia, swoje emocje i to jest coś, co się tworzy tak naprawdę tylko w literaturze, czyli tylko wtedy, kiedy człowiek sam nakłada jakąś taką siatkę swojego doświadczenia na to, co ja napisałam. I to jest właśnie wspaniałe. Dobra, teraz mam jeszcze pytanie. Państwo tutaj siedzicie i milczycie. A może ktoś chciałby zadać pytanie naszemu autorowi? Czy ja mam dalej?
tak myślę, ja się zapytam. Ja się chciałam zapytać bardzo o tę ostatnią, najnowszą książkę, zmęczenie materiału. Właśnie jeśli mógłbyś nam popisać w paru słowach, o czym to jest. Ja tylko powiem Państwu, że ta najnowsza książka to jest właśnie ta książka, za którą znowu Marek dostał czeską Nikę. I że jest to książka opisująca ucieczkę uchodźcy, przy czym ten uchodźca jest rozumiany nie tak jak, nie wiem, słyszymy w środkach masowego przekazu, czyli jakiś człowiek dorosły, tylko tym uchodźcą, tym emigrantem jest dziecko. No, tak ja właśnie... Dziecko. Teraz właśnie Państwo widzieli z tej awanturę, więc po prostu ukrywać ten czkarz w tej samej książki. No, ten próg, to muszę sobie podpichnąć przez moją autorę, tak? Ten próg to dziś sobie nadają próg pięknie zamienieni, na niej jak dziecię kolikiem ulec, to znaczy, na razie ja sam sobie przedstawował jako niekoho na prostu na granicy dziecki, jak ta zaczynający rozpełoski, trzeba kolejny 13 lat, tak? Ja przepraszam, bo tutaj po prostu wydawca Alicja Różewicz, która jest też mamą, przywołuje mnie do porządku, że mamy różną definicję dziecka, bo Marek tutaj wyjaśnia, że ten bohater jest po prostu chłopcem, który jest tak na pograniczu wieku nastoletniego, więc zostałam tutaj poprawiona, żeby mówić o nastolatku, a nie o chłopcu. Czy nastolatek nie jest chłopcem? Ja mówię dziecko. Aha. Ale mnie się nigdy, że sobie później prawie to ja mówię, że mnie się nigdy, że sobie później mówię, że jest przed trochę inną postawę, a sobie one prawie nechtěl jsem udávat jméno, aby okamžitě tam nevznikla nějaká jako vlna jako nějakých předsudků, jo, okamžitě jsou to skrknutý. Takže je to prostě kruh, který na začátku knihy přehodí a to přes plot, za ním doskočí a od té doby jenom jde nebo běží krajinou. Je všechno plně nezmrzlý, teploty jsou kolem minus 20, prostě on vůbec neví, co za krajinu se kolem něj rozkládá. A jenom řeší prostě, kde se dát něco k jídlu, co k pití, protože všechno je zmrzlý opravdu, takže on jí smích, ale mrzí mu to špatně. Snaží se někde se samozřejmě zahřát, někde přespat, snaží se najít mobilní telefon, protože ví, že to je jediná cesta, jak si může spojit se svým starším bratrem, který ho ztrátil na cestu. A to je vlastně celý příběh, jako základ, když to řeknu velice jednoduše. Až postupně jako se to začíná rozvíjet. Więc chłopiec na stole. Młody człowiek. Młody młodzieniec. Ten chłopiec, który jest bohaterem tej książki, celowo nie ma imienia, ponieważ Marek chciał w ten sposób uniknąć jakichś takich przesądów i stereotypizacji, więc tak naprawdę cała akcja tej książki rozpoczyna się od tego, że on ma plecak, który przerzuca przez płot, skąd ucieka i tak naprawdę biegnie. Cała ta książka jest opisem ucieczki tego chłopca przez bardzo taką nieprzyjazną krainę, gdzie jest temperatura poniżej, no, gdzie jest 20 stopni na minusie. On nie wie, gdzie jest, nie wie w ogóle, czy dobrze, czy w dobrym kierunku zmierza. Jedyne jego myśli krążą wokół tego, żeby coś zjeść, gdzieś się napić, bo wszystko jest oczywiście skute lodem. Próbuje gdzieś się przespać i próbuje zdobyć skądś telefon komórkowy, bo tak naprawdę ten telefon to jest jedyna możliwość, żeby połączył się ze swoim starszym bratem, z którym to zostali rozdzieleni. Więc tak naprawdę cała ta książka jest opisem walki tego chłopca i jego próbą przeżycia i tego, żeby dotrzeć do tego starszego brata i w ten sposób ocalać. Można się jako na zawiar, rozwijam się parę słów, tak ta kniha není ani o politice, já jsem ji nepsal vůbec jako, že bych to chtěl psát jako příspěvek do diskuze, ale cítil jsem zároveň, že ono chci strašně jako mluvit, že jsem jako to bylo nějak způsobem silnější, jasně, že já.
A je to, víc než o politice, a tak si myslím, že to je o tom, že někomu taková zelená ruce, že si nedokáže rozepnout ze bundy a je to prostě člověk, jo. Nic víc, já jsem chtěl, aby to byla, já jsem to chtěl napsat skoro jako počítačovou hru nějakého citu, jo. Já jsem chtěl psal, že to je prostě jenom pohyb z bodu A do bodu B od jedné věci k druhé, kde on neustále jako potřebuje, aby se dostal do nějaký jako rybářský chatky, tak musí prostě musí nějak vylovit zámek, protože mrzne, on fakt jako otvědá se vychřice, tak řeší jenom, jak to krok za krokem udělá, jak získá skovu, kterou prostě vylomí kamenem, jak ten kámen musí vydolovat z hlíny, a takhle je to celý postavení z těch malých hlíčů. Tak nas zupełnie już na koniec powiem Państwu tylko, że kiedy zaczęłam pisać tę książkę, to nie planowałam w ogóle, żeby to była jakaś historia polityczna, ale z drugiej strony to strasznie, miałam takie straszliwe wrażenie, że ja po prostu chcę, muszę o tym napisać, to jest silniejsze ode mnie. I tak naprawdę, kiedy zaczęłam pracować nad tą książką, to raczej się czułam tak, jakbym pisał grę. Scenariusz gry komputerowej, jakiegoś uczucia, czyli wpisałem w taki sposób, że na przykład ten chłopiec musi przejść w jakiś sposób z punktu A do punktu B, czyli najpierw musi na przykład zdobyć picie, potem jak zdobędzie picie, musi znaleźć jakiś kamień, znajduje kamień, musi go wyjąć z ziemi i tak dalej, czyli to jest po prostu opis takich poszczególnych czynności, które w pewnym sensie układają się właśnie w taką grę. Fakt ścieżka dzieje w obsad. Nie wiem, czy istnieją jakieś gry komputerowe, które opisują tylko emocje? Takže to tam má jako nějaký význam, celá ta knížka končí, nebo to je počítačový hře, což jsem jako hrozně chtěl, aby to byla taková melancholická scéna v nějakém digitálním světě, kde najednou jako neplyne čas, což pro ně je hrozně jako klidnující. Ale to je jenom jako příměr. Bardzo istotne jest to, że ten chłopiec jakby tam cały czas biegnie, że był też sportowany, ale bardzo ważne jest, jeżeli chodzi o tę grę, to, że ten chłopak, który szuka tego starszego brata, oni obaj bardzo lubili grać w gry komputerowe. I co ciekawe, cała ta książka tej bieganiny, tej ucieczki kończy się właśnie w grze komputerowej, kończy się grą komputerową, czyli w miejscu, gdzie nie płynie czas i to przynosi czytelnikowi takie swego rodzaju ukojenie po całej tej dramatycznej bieganinie. Nie wiem, o, jest pytanie, bardzo proszę. Pierwsze, czy można poznać nazwisko tego reżysera? Kdo bude Filip Svima? No, s tím, se kterým jsem pracoval na Zůstaňte s námi, tak jsme vaše kademika teďka vyhrála na celý Karlovarský festival se svým posledním filmem Přijáček. A se kterým budu dělat, jako už teďka jsme domluvili, že pro něj budu psát scénář pro další film. A na tu novou materiálu mě oslovili dva lidi, kteří jako oba jsou spíš začínající režiséři. Jeden se jmenuje Tomáš Kvalinový, Vladimír Škultéty. Więc jeżeli chodzi o ekranizację pierwszej książki, czyli tego zbioru Zostańcie z nami, to zgłosił się do mnie Waszek Kadynka, który w tym roku zdobył nagrodę na festiwalu filmowym w Karnowych Gwarach za film Krzyżaczek. Nie było go w Polsce na pewno, jeżeli był w Karolinie Wale. Natomiast jeżeli chodzi o tą nowy materiał, czyli najnowszą książkę, to zgłosiło się do mnie dwóch takich początkujących reżyserów. Że nie wiem, czy to musi stracić się na jakiejś nowej chwali. Tomasz Klein. Tomasz Klein jest jednym z nich. Najsłuchaj Szkultety, czyli jakby, no na pewno nie są jeszcze znani, bo dopiero zaczynają.
co je důležité, že Čechá právě teďka vzniká jako podle mě úplně nová generace filmařů. A úplně jako se začíná otáčet nějaká vlna, protože já popravdě řečeno nemám rád český film vůbec. Takže já jsem hrozně rád, že začínají přicházet režiséři, kteří se nebojí točit úplně jiný film, než na co jsme v Čechách jakoby zvyklí a který najednou má pocit, že můžou mluvit i k lidem ve světě nějakým způsobem. Mají prostě úplně jiný duch ambicí. A takže jako tady tyhle lidi, řekl bych, všichni patří tady v téhle vlně, kterou já pozoruju ještě třeba s Polnem Omerzu, který je úplně Slovenec, ale jsi byl na filmu, musí být Čechák, nebo když se tady byl další jméno, natočil Švědkého, takový dost úspěšný film, teďka spolupracuje zase s Jardou Ničem na Radnici národní třídy. Prostě se začíná mít něco nového v tom filmu, což je hrozně svěží a já se to moc rád. W Czechach w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że się pojawiło nowe pokolenie filmowców, taka można powiedzieć zupełnie nowa fala, bo szczerze Państwu powiem, że nie lubię czeskiego kina i bardzo mi się podoba to, że wśród tej nowej generacji są ludzie, którzy nie boją się myśleć inaczej, mają innego rodzaju ambicje niż ci reżyserzy, których znamy. Na przykład do tej grupy, poza tymi, których wymieniłem, należy też na przykład Słoweniec Onomerzą, a także, który tak na marginesie realizuje w tej chwili zdjęcia do Alei Narodowej Jarosława Rudisza. I myślę, że właśnie te osoby po prostu mogą jakby nadać zupełnie nowy kierunek w czeskim filmie. I może coś z tego będzie. Dla mnie to jest tak, rok 2006-2008. Trzy osoby dostały wtedy nagrodę Olczyka. I to jest, i to są trzy osoby, które są w wydawnictwie Afera. Czy coś poza tym łączy te osoby, bo ja nie wierzę, że... To jest pytanie tutaj do redakcji. Ja nie wierzę właśnie, że powstało na takiej zasadzie, że Julia otaczała każdą osobę i po kolei sobie robiła. Czy coś zdarzyło się takiego w tym czasie, jest takie pokolenie pisarzy? To jest jedyna trójka, która jest szybko znana w Polsce. No poza Twitterem, ale to jest chyba... Czy to ja? To jest w ogóle? No, a ty to by ja opuszczę, ja opuszczę. Tak, to jest pytanie do pana. No tak to prostě jako Petra Soukupová tam letěla jak krize, to je jako skvělá autorka, já mám hrozně rád její styl, Petra Soukupová, prostě to jsou samozřejmě mladí lidi, kteří si myslím, že se je podobná věc jako v tom filmu, začínají psát jinak, zkouší něco nového, protože v Čechách, co si budeme povídat, je podle mě hlavní literární sport nějak se prostě vyhrabal z Rábalové. Tam je strašně silný vliv těch hospodských historik a píše to každý druhý a ne každý opravdu Rábal. Já myslím, že jeżeli chodzi o Petrę Soukupovou, to ona po prostu vystřelila jak petarda, po prostu błyskawicznie získala sławę. Natomiast moim zdaniem, i ono właśnie należy, tak jak są ci, jest to nowe pokolenie filmowców, tak mamy też nowe pokolenie pisarzy, których łączy przede wszystkim to, że próbują się w jakiś sposób wygrzebać z tego Hrabala. Bo co druga osoba w Czechach pisze jak Hrabal, opisowane są te różne opowieści w gospodach, ale mówiąc, jak spojrzymy prawdzie w oczy, to nie każdy jest Hrabalem. Tak naprawdę teraz z tym się zmaga to pokolenie. Já si myslím, že tam je řada dalších vektorů, které jsou jako opravdu moc zajímavé. Jenom třeba, že měli to štěstí, že nebyly přeloženy do více jazyků. To za poslední rok, co mě napadá, tak určitě Honza Němec z Dějiny světla jsou tak pěkný knížka, to je docela poslední, že vyšlo. Potom David Zábranský píše jako fakt pozoruhodný texty.
Teď se objevil autor, který pro mě byl naprosto autonomocný, když jsem v Polsku nepálil na těch hořadách. No, tam se mě překvapil. A perfektně, podle mě naprosto brilantní autor, který hned s debitem jako přišel s tak silným textem, že to získal okamžitě, to je obrovskou pozornost. A dál by se pokračovat dál, jo? Moim zdaniem po prostu jest taka sytuacja, że ci autorzy nie mieli tyle szczęścia, żeby być przetłumaczonymi na inne języki, ale myślę, że aż to nastąpi. Na przykład moim zdaniem też na uwagę zasługują takie nazwiska jak Jan Niemec, który napisał historię światła, która de facto ukazała się w wydawnictwie Książkowej Klimaty. Jest też Dawid Zabranski, który również pisze bardzo ciekawe teksty, a także Palenka, która również niedawno ukazała i nawet jest z nami tłumaczka na sali. Já bych mohl pokračovat dál, ale ty jména vám nebudou asi teď tolik známý, ale budou dříve nebo později. Já věřím, že se sem do tohohle prostoru dostanu. Jako, tam opravdu teď vzniká nějaký nový sebevědomí v české proze. Autoři se začínají hodně vymezovat třeba proti literární kritice, která mě trochu jako vzpomírá, nebo respektive podle mě se neustále pohybuje v takových trochu starých kategoriích a tak dále. Prostě dějí se dost svěží a nový věci a to je dost časný. Oczywiście mógłbym tak wymieniać dalej kolejne nazwiska, ale myślę, że prędzej czy później oni tutaj będą Państwu znani, znane. Wydaje mi się, że istotne jest to, że wzrasta taka samoświadomość autorów, która polega między innymi na tym, żeby nie przejmować się zbytnio krytyką literacką w Czechach. To znaczy, moim zdaniem, ci krytycy poruszają się w pewnych dosyć przestarzałych schematach, a młodzi pisarze po prostu się tym nie przejmują i piszą w taki sposób, w jaki uważają. To ostatnie pytanie, tak? Czy to pan wspomniał, że tu jest polityka? Mi się wydaje, że to jest tak zwykła życiowa gra. I jak to jest w Czechach? Czy społeczeństwo idzie na lewo, tak jak przepraszam, że pan jakby doszczegół doprecyzować pytanie, w sensie polityka w tej ostatniej książce, tak? Czy ogólnie? Ogólnie, bo pan tu wspomniał, że tu jest, to jest są opowiadania polityczne. Właśnie on tak nie mówił, właśnie mówił o prawie. Gra losem, czyli pytanie brzmi, czy świat zmierza na lewo, tak? To znaczy nie wie, w Czechach, co się dzieje, czy to jest idzie na lewo, kanclerz Merkela, czy francuski Macron, czy idziecie w kierunku tak jak tutaj, czy Stanem, czy nie. Jak to się dzieje? Dziękuję za otázku. Já se uvádím, že jako nesanalizuju nebo na to času, že to analyzovat jako celkově, ale tak samozřejmě, že v Čechách se taky společnost hýbe, jako asi v Polsku, jako v celém Visegrádu a v celé Evropě, jako podle mě se dalo do toho řada věcí, se kterými jsme nepočítali, které jsou nový, které jsou cizí, přichází sem lidi, kteří jsou pro nás radikálně úplně odlišní, ale na to jsme samozřejmě zvyklí a má to vyvolává to jistý strach. Ale myslím si, že jako jistou povinností je neřídit se jenom tím strachem. Z toho nikdy prostě neroste nic dobrýho. Jako uvědomit si, že jako ta situace je prostě složitá a my jsme do jistý míry spolu zodpovědní za to, co se ve světě děje a co se v něm dělo. Už jenom to, že jsme součástí Evropy, že v tomhle prostoru se prostě dlouho kumulovalo bohatství, které plynulo z koloniálního světa, ne samozřejmě v Čechách nebo v Polsku, ale v našich partnerských státech. A to prostě nějakým koloběhem nese teďka důsledky a budeme se s tím muset nějak vyrovnat, možná důstojně, nebo šťastně, kde se to povedlo. Czyli ja z góry pana przepraszam, że z powodu między innymi ograniczenia czasowego nie będę w stanie jakoś tak w pełni odpowiedzieć na pana pytanie, ale wydaje mi się, że zarówno w Czechach, jak i w Polsce i w ogóle w krajach wyszehradzkich teraz mają miejsce bardzo podobne nastroje społeczne.
społeczne, bowiem stykamy się z taką sytuacją, która jest dla nas nowa i przychodzą do nas ludzie nowi, z zupełnie innych kręgów kulturowych, którzy się bardzo od nas różnią, więc naturalnym jest to, że kieruje nami strach, ale moim zdaniem ważne jest to, żeby w relacjach takich nie kierował nami właśnie tylko i wyłącznie strach, ponieważ ta sytuacja jest na tyle złożona i skomplikowana, a my z kolei pamiętajmy też o tym, że jesteśmy współodpowiedzialni za ten świat, jesteśmy przecież częścią Europy i musimy nie tylko kierować się strachem wobec tego, co nadchodzi, ale również tym, żebyśmy po prostu zachowywali się w sposób godny w stosunku do tych ludzi. I na wszystkim politycznym zmierzowaniu jest to tak, że naopak ja sleduję akcję po całej Europie, że spíš než dolela se společnost obrací hodně do prava. To si myslím, že je jasný důsledek všech těchto obav přirozených poměrně, ale že se spíš začínají objevovat poměrně dost extrémní názory a tyhle extrémní názory, které by, myslím si, že před časem nebyly tolerovány, tak najednou se berou jako v podstatě standardní politická nějaká nabídka. Prostě roste extrémně zůstnou. Ještě a propos tego, co Pan powiedział, że w którą stronę ten świat zwierzę, to mi się wydaje, że absolutnie to nie idzie w lewą stronę, ale przeciwnie, w prawą, że obserwujemy nasilanie się właśnie takich bardzo ekstremalnych poglądów i nagle w dyskursie kwestie, które wcześniej by nie były tolerowane, teraz są traktowane jako coś naturalnego, coś, o czym można mówić i jakby sposób, w jaki możemy rozumieć pewne sytuacje, coś, co wcześniej po prostu byłoby nie do pomyślenia. A úplně na závěr ještě jenom tohle doplním, že prostě strach je nejlepší možná politická komunita. Že? To znamená, že i levicoví politici si okamžitě začali začlenovat do svých programů a proslovů tyhle věci, které ten strach spíš podporují, než aby pomohli lidem se v tom orientovat a uklidnit je, tak vlastně využívají to, že se bojí a tím si prostě jednoduše frustrují svou politickou kariéru. Takže levice jako taková byla mě spíš selhává. A moim osobistym zdaniem lewica nieco zawodzi, ponieważ zarówno prawica, jak i lewica ochoczo włączyły ten strach do swojej walki politycznej. I tak naprawdę zamiast uspokajać ludzi, to ugrywają swój kapitał polityczny właśnie na umiejętnym zarządzaniu tym strachem. Tak, a to już ostatnie pytanie. Tak, ostatnie. Bo nie wiem, czy dobrze wyczytałam, że Pan zaczynał jako poeta, tak? Jako i to też. Teraz rozumiem, że Pan dobrze się czuje w prozie. Czy będzie jakiś powrót do poezji, czy to jest bardziej nośna teraz odpowiada? Właśnie, bo spisz to rozumiem, jak Prozo se určitě líp prodává, ale tohle není. Já jako nikdy jako mě prostě vedou ty témata a o něčem se dá jako výborně mluvit básní. Není žádný důvod o tom psát jako román, protože ta básně je úderná, přesná, je to prostě nádrž na nějaké emoce a je to víc píseň, že jo? To znamená, že v tom člověk může popustit tu emocionalitu. A proza je prostě analytičtější, to znamená, že já uvažuji o světě nějakým způsobem asi víc analyticky a to znamená, že se mi všechno svažuje v té proze. A to znamená, že se nevrátím básní, já to pořád a byl bych šťastný, kdyby někdy. To si v pevném sensě vydařilo samo, bo dla mě poezie, jako wiersze są swego rodzaju takim naczyniem na emocje, które raczej przypominają pieśni. Natomiast proza jest taka bardziej analityczna, ponieważ ja się znajduję obecnie w takim momencie swojego życia, że umysł też jest bardziej analityczny, no to siłą rzeczy zacząłem po prostu pisać prozę, ale nie wykluczam tego, że wrócę również do poezji. Dobrze, tak. Dziękuję Państwu. Dziękuję.